prostu mam taki jeden dzień, że jest super, nie czuję w ogóle żadnego bólu, a są dni, że nie mogę wstać z łóżka, kompletnie. Tak. A opowiedz mi, co nawet tygodnie, więc. No. Opowiedz mi tak, co w ostatnich. Jak długo to już masz? Dyskopatię mam od roku, a problemy z kręgosłupem odkąd pamiętam? Od dzieciaka w zasadzie. A stało się coś takiego w twoim życiu, co by cię mocno, mocno obciążało w głowie? W tamtym roku w sumie. Co? Choroba męża. I to siedzi. Oczywiście, to jest jasne. Tak? I od tej pory się to nasilało? Tak. Mocno? Dyskopatia, no tak, od tamtego momentu. Nie mówmy dyskopatia. Bo dyskopatia to jest to, co ci pokaże tylko zdjęcie, a te spięcia, które tutaj masz, są innego. Są stresowe w większości tego, co teraz tutaj czujesz. Na 1000%, tak? Mogę ci teraz już powiedzieć. Sprawdzimy teraz, żeby cię odciążyć jako pierwszy tutaj rzeczy, które się dzieją w twoim życiu, tak? Nie trzeba zaakceptować, bo inaczej nie pójdzie. Na Hama możesz coś zmienić teraz przez to, że się stresujesz? Nie, kompletnie nie mogę pójść do przodu. A myślisz, że jeśli wyluzujesz, zaakceptujesz, jak jest i zajmiesz się sobą, żebyś była zdrowsza i lepiej się czuła, jemu lepiej pomożesz? Tak. To może jednak zróbmy to w ten sposób i wyluzujmy to tutaj i zaakceptujemy sytuację, jak jest. Nieważne, co byś zrobiła na głowie, stawiasz, nie będzie inaczej. Tak? Jedyne, co możesz zrobić, podejść do tego inaczej. Pomogę ci w tym wszystkim, jak tylko mogę. Cieszę się. Także? Co to było? I wydech. Dziwne rzeczy. Wow. Co? Teraz będzie emocjonalne uwolnienie. Opatrzyłeś na szlaku, co? Oddychaj. Wszystko ok? Nie jestem w szoku. Nie wiem, co się stało. To jest reakcja, którą często widzimy, kiedy są mocne obciążenia psychosomatyczne. Wiesz, taką niesamowitą energię? Ale ulgę jaką. Tak. Taką, jakiej mi trzeba było od x czasu, a nie czułam tego. Tak? Dobrze. Najpierw zobaczymy, czy mechanicznie jest jakiś problem. Bardziej? Jakiś ból tutaj? Luźno? Masz tylko spięte to troszeczkę, czujesz? Tak. Jest przez po prostu nerwy, nic innego. Przez psychosomatyczny problem. Wdech, wydech. Puśka otwarta. I wydech. Wdech, wydech. O! Jezu, jakie to fajne. Najważniejsze jest, żebyś się zajmował ćwiczeniami teraz. Bo ćwiczenia będą modulować twoją korę sensoryczną, twój mózg cały. Hormony będziesz wytwarzała codziennie, które są tobie potrzebne. Endorfiny, żeby uśmierzyć ból. Wewnętrzny ból, to nie jest tylko ból, że masz ból w ciele, tylko wewnętrzny ból. Ten środek, to jest endogeniczna morfina, którą mamy w naszym ciele, moduluje ból i blokuje pewne środki, które są wytwarzane, tak? I są dla nas bardzo ważne, na przykład blokada środku GABA, tak? To jest coś, co nam blokuje z natury dopaminę, tak? Cały czas jesteś spięta, cały czas depresja, bo coś na głowie siedzi i tak dalej. To ta dopamina jest niska, tak samo serotonina. Robimy to, ćwiczymy codziennie, endorfiny są wytwarzane, blokują GABA, GABA już nie blokuje dopaminy i dopamina jest wytwarzana. Bardziej euforia, czuję się dobrze. I teraz luźniutko. O, noga do góry. Tak. Wdech, wydech. Otwieramy to tutaj. Luźniutko. Wdech, wydech głęboki. Głęboki. I wydech. Będziesz się napinała, będzie coś takiego. Druga strona.
weź drugą pacjentkę już do środka i tylko zrób ten badania, ok? Po prawej tak. Tylko badania, żeby powiedzieć, by ci łódko była, wejdź do środka, tylko badania bezpieczeństwa zrobimy, a reszta z Tomkiem. Czuję się jak po dobrym seksie, spacerze.